Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy bajki służyły przekazywaniu mądrych morałów, mądrych idei, a nie zajmowania czasu dzieciom, miały bajki swoją mądrość, która była dosyć prosta, ale przedstawiona w troszeczkę inny sposób. I w taki sposób chcę właśnie dzisiaj Wam przedstawić pewną mądrą myśl. Otóż opowiem Wam bajkę o uchodzącej wodzie. No więc była kraina, która żyła sobie w lepszym bądź gorszym stanie od 2000 lat. Kraina była podzielona na państwa, każde państwo miało swoją kulturę. Żyli sobie dosyć spokojnie. Pewnego razu do jednego z ościennych państw zaczęła napływać woda. No początkowo, cóż tam, trochę wody nie zawadzi, ale okazało się, że tej wody jest coraz to więcej. I wtedy to państwo musiało poprosić inne państwa o pomoc. Ratujcie nas, przecież zaleje nas, my się tutaj potopimy. Musicie przyjąć od nas część wody. No i niektóre państwa przyjęły wodę, inne nie. Jedno, że szczególnie akurat było w takiej dolinie, to tam najwięcej tej wody po prostu wpłynęło. Ale i w końcu tam było tej wody za dużo i rozpoczęły się naciski, żeby inne kraje też troszeczkę tej wody do siebie przyjęły. Nagle jednak okazało się, że w państwach, które tą wodę przyjęły, zaczęli umierać ludzie i chorować. Dlaczego? Bo okazało się, że woda była zatruta. Zrobił się wielki szum, ale w państwie, w takim jednym kraju, powiedzmy na uboczu, które nie przyjęło wcześniej tej wody, było i tak bardzo silne stronnictwo, które mówiło: przyjmijmy tą wodę, przyjmiemy tylko tą wodę niezatrutą. Ktoś zadał pytanie: dobrze, ale jak odróżnić tą wodę zatrutą od niezatrutej? Skoro tamci przecież niby też sprawdzali, co to za woda do nich płynie, a jednak nie odróżnili tej czystej od zatrutej. Ale cóż to dla ludzi. W końcu światowej sławy guru powiedział: przyjmujcie wodę, bo musimy być ze sobą solidarni. Nikogo nie może zatopić. No więc pytam Was, dzieci kochane, czy lepiej, żebyśmy wszyscy z powodu zatrutej wody pomarli? W geście solidarności? Czy może jednak warto część świata ocalić od zatrutej wody? A i zadam drugie pytanie. Dlaczego mówimy, co zrobić z zatrutą wodą, a nie zastanawiamy się, skąd się zatruta woda wzięła? I co zrobić, żeby zatruta woda nie płynęła? Tu jest pies pogrzebany. Każdy, kto mówi Wam, co zrobić z zatrutą wodą, a nie mówi Wam, skąd się bierze i co zrobić, żeby woda nie płynęła, jest zamieszany w awarię hydrauliczną, która wylewa wodę do krainy. Na razie.